Ostatni bomber leci, ostatniego pancernika ubije, aczkolwiek jak widać nie zabiłem wszystkiego, bo tutaj musiałem troszkę tych jednostek przestawić, jak się okazało. Ja nie miałem zasięgu na Mekkę, takiego jakbym chciał, także te bombery, które miały awanse do walki z miastami, przerzuciłem tutaj. I one zasięg na Mekkę będą miały, ale te stąd już nie mają. Będę musiał kombinować, szanowni państwo. I słuchajcie, ja wezmę znowu. Spróbuję anulować embargo na Zolosop. To się oczywiście nie uda. Ale Chaka będzie mi wdzięczny. No i może mnie nie zaatakuje, także tak zróbmy. Oho, atak jakiś. Chaka oczywiście potępił mnie, wiadomo. Także w następnej turze znowu się będę musiał zaprzyjaźnić. Ambasadę tam otworzyć. I kombinować dalej. Dramat. I nerwy. Już nie mam ochoty grać w CIV 5. Naprawdę, mam już dosyć. Ale muszę skończyć. Aha. Baza, bogactwo, zamek. Chyba możemy się i 20 punktów przez technologii przyszłości. Dobra, zaczniemy od tego, szanowni państwo. I pójdziemy oczywiście o to tutaj. Mamy zadowolenie 1 na minusie. Teraz weźmiemy to, mamy 15. No i o to chodziło. I złoto też już na plusie, bo na zerze. No to taki naciągany ten plus, ale lepiej niż było, bo było na minusie. Gdzie to łaziło? O Boże, jaka ta lista długa. Come on! To chyba chodziło do gdzieś do Greka. Dalej tak myślemy, żeby trochę tego złota mieć. Ta, tu było, do Tagei. O, i tak zróbmy. Niech będzie. Dobra, 14. Trzeba tego złota nazbierać, bo podejrzewam, że będzie problem. Okej, gościu się tutaj... O, właśnie, widzicie? I teraz będziemy mogli tu wylądować. Ojejko. Tylko, że tak, to byśmy musieli zabić. Nie, dobra, to damy radę, damy radę. Damy radę, tylko że ja mam tutaj 6 tych jednostek, które mają zasięgi. Tak to trzeba będzie, kurde, wykombinować, żeby tutaj wylądować. A to będzie bolało, jak widać. Nie, nie tak bardzo. Myślałem, że bardziej będzie bolało. No dobra, to walimy. No to sporo roboty mam. Kartagina głoduje, Utikę głoduje, masakra jakaś. Ajajajajaj, dobra, znowu weźmiemy. Jakby ten sojusz tu przeszedł, no to było nie głupie. No zagłosowałem tam, chłopie, żeby ci embargo ogarnąć, no. A ten mnie potępia, Tuman. Oczywiście jak przyjdzie odpowiednia tura, czyli kiedy? Wypowiedz wojnę, jeszcze nie. Też powinno być napisane, w CIV 6 jest. No ma CIV 6 dużo fajnych rozwiązań. Autentycznie, szanowni państwo. Dobra, najpierw tak i to dobijemy. Za chwilę tutaj wylądujemy. Aha, bo tu takie są, widzicie? Ejku, ja to będę się musiał jakoś bronić, kurde, dzielnie. Ale nie wiem troszkę jak. Ale jakoś będę musiał wylądować tutaj. Ejku, jak ja zdobędę to miasto, to Grek może mnie zaatakować. Dalej może to zrobić. Mimo, że już jego przyjaciela nie bije, to będzie chciał te miasta. Bo on właśnie przestał lubić Araba, dlatego że chce jego miasta. I na tym polega dramat. No, te jednostki już mają takie fajne rzeczy tutaj. Zaraz, chwila, moment. Czy ja tutaj nie mam już takiej innej, która by aby tego nie miała? No nie, już same takie fajne mam. No dobra, no to zaatakuję tym te jednostki. Nawet tego ciulka zabiję. To rannym będę w tego atakował i po 40 bez utraty zdrowia. Także tak robimy. O, to tym mogę. A nie, zabiłem go za 100? Poważnie? Wow, to fajnie. O jejku, 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 jejku. Tylko pytanie, jak my dalej to robić będziemy. Jeszcze tam mam te jednostki do ubicia. Nie, zaraz, chwila, moment. Dobra, spokojnie. Za 17 tur, to ja te jednostki już mogę zabrać. O, i tu mamy takiego gościa, który się leczy i o to mi chodzi. Takim chciałbym właśnie tutaj gdzieś wylądować. A powiedzmy, że tu. Oho, jest Chaka.
Ale słuchajcie, ja jestem lepiej ustawiony, idealny moment. No to ten szpieg jednak w odpowiednim momencie się tam pojawił. Ale zadowolenie już 14, bo zabrałem ludka. Dobra, ten nie ma takich fajnych właściwości. No ten też niezbyt. No ten taki troszkę lepszy. Szukamy tych takich dobrych wariatów oczywiście. Bo najchętniej takich bym wysłał. Na wojnę. O, 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 tu jest taki, który się leczy w każdej turze, to jest dobre. No i tego ustawimy, szanowni państwo. Musimy wszystkie pola zostawić. On nie ma zasięgu. O, cholera jasna. No to ja jak zrobię. Dobra. No są łapserdaki. To jeszcze to będzie chyba trzeba zajumać. A może niekoniecznie. Zobaczymy. Jeszcze jakieś jednostki. Tu za chwilę czymś będę musiał blondować takim lepszym w takim układzie. No ten też jest niegłupi. Tylko że jakiś medyk mi tu jeszcze potrzebny. Tu i tu by się przydał. To miałbym sąsiadów medyków. Ten by są... Nie, tu nie. Tu. Jeszcze jednego medyka na płaski teren i medyk. Medyk na otwarty teren. Szukamy takowego. Choć ten by się nadawał ewentualnie. No dobra, to tego wezmę. Szkoda. Ale to raczej z tej strony będę atakować, także okej. Okay. Dobra, no to lądujemy. No kurde. Ma chrapkę na Mekkę. Czeka. Ale ja chyba będę lepszy. Ja chyba będę lepszy. O, tego też. Tutaj. O kurde, ile tych jednostek. Ale idealnie tutaj wparuje. Idealnie. Idealnie. To jest timing tak zwany. O, no tego ewentualnie można wysłać. Chociaż ten podobny. No dobra, to tego. Albo tutaj. Nie, ten gorszy. To tego. Dobra, no i tu mamy niby komplet. I to musi wystarczyć. Jakby coś to się splądruje. Śpieszy nam się? Kurde, no nie śpieszy nam się jakoś szczególnie. Idź to splądruj, chłopie. O, bardzo ładnie. To się fortyfikuje. Tych tutaj zaraz będę nimi strzelał, atakował. Tu się muszę ustawić jeszcze jakimiś jednostkami. Okej, okay, czyli tak to zróbmy. O. Żeby ten generał osłaniał tego X-koma tutaj. A wy tu czuwacie, chłopaki, wy tu też czuwacie. 12 zadowolenia, no mogłoby być więcej. Tutaj będę strzelał w taki sposób, o. Trudny. Nie, weźmy osłonkę na wszelki wypadek. Postrzelajmy troszkę. Bomberami dobiję te jednostki. No właśnie tymi bomberami, tylko chwila, moment. No to jak widać ten pierwszy atak to zaboli jak cholera. Tu ostrożnie trzeba będzie, ale chciałem wam pokazać, że to nie takie hop-siup. Nawet nie wiem, czy podwójne ataki będę przeprowadzał. Pomógłby oczywiście ten czeka, ale tak by mógł pomóc, że mógłby to miasto zdobyć, także my tego oczywiście nie chcemy. Kurde, boli, czyli pojedynczym atakiem muszę robić na razie. Czyli w przyszłej turze najprawdopodobniej tego nie zdobędę. Może by się tutaj przydała jakaś jeszcze jednostka, taka rezerwa, ale nie, to w kolejnym razem będę robił. Dobra. Nie podleczy się na full, to jest dobre. Tyle dobrego. Tyle dobrego. No ci mogą pomóc jeszcze jakoś. Odciągnąć uwagę, coś takiego. No na to liczymy. Dobra. I widzimy się w kolejnej turze. Ciekawie się porobiło, to na pewno. Zobaczmy, jak to jeszcze wygląda. A tutaj nam pokazuje 66. O Boże, Boże, Boże. Ale będą... Muzycy oczywiście. Pamiętajmy o nich. Gdyby mnie tylko cymbał jeden nie zaatakował, no. Bo na pewno za chwilę mnie potępi. Tego możemy być pewnym. Pewni, co ja gadam, po jakiemu, Boziu, ale już nie mogę autentycznie. Tylko muszę to jakoś wytrzymać psychicznie i fizycznie. A fizycznie też to nie takie tam czcze gadanie, bo jak nagrywam, to zamykam okna. I się robi tak duszno, że to się w pale nie mieści i autentycznie mnie to męczy. To granie, gadanie. No ale i tak to uwielbiam robić, no. Na tym polega kolejny dramat. No, pomaga czeka, pomaga czeka. On jest oczywiście głupi i szalony, ale pomaga. O Boże, on mi może zdobyć Mekkę. To znaczy, sam jej nie zdobędzie, bo ta Mekka jest zastawiona moimi jednostkami.
ale zdobyć w tym sensie, że mi otworzy drogę na Mekkę, na jej podbój. Ach, ty mój sojuszniku, potępił mnie przed momentem, także jest, jak już wiemy, kretynem, ale pomaga. W krytyński sposób, bo raczej nie powinien tego robić. Ojejku. Jednocześnie jest kretynem kretyńskim i kochanym takim kretynem. O, ty mój czako kochany. Co ty robisz? Ale to nie najlepiej świadczy o SI, jak już wielokrotnie mówiłem. Jak już mówiłem przy okazji tej serii. W niedawnych odcinkach, czy może nawet w tym. Civ 5 jest grą bardzo fajnie zrobioną, ale jednak nie idealną. Wiele tutaj rzeczy wymaga jeszcze poprawy. ASI i Diplo to już w ogóle po całości, tam jest multum rzeczy do roboty. Ciągle latają jakieś dziadły. I biją, i pomagają, i ja dzięki temu zdobędę Mekkę w tej turze. Ale jaja. Ale jaja. O Jezu! Widzicie to? Jak to się stało? Ale to może... Kurde, to jest dobre, to jest złe. O, łatwiej będzie mi. Ale to ładnie zrobił, pierdzielony. To on tu się musiał zastawić. Nie, bo mi to potrzebne może być. On tu się musiał jakoś zastawić, ustawić. Patrzcie, w jednej turze zdobył 2 miasta, 3, 4 miasta? Ja pierniczy. Jeszcze w życiu nie widziałem czegoś takiego w Civ 5. No to na punkt to ja tej gry na pewno nie wygram. Czekam o 4200. Liczyłem na to, że zgarnę z 1000 punktów za Arabię, bo miał 1500. I że się wysunę na czoło stawki punktowej, rankingu punktowego, ale tutaj jak widzimy taki wał. Jednak w kontekście kultury, to że zdobył te miasta. No te dwa, tutaj pewnie nie było jakichś cudów, ale nie mogły być tutaj artefakty, wielkie dzieła. No tu na pewno są. No tu w takim razie też pewnie, czyli 3 miasta zostały Arabowi. Oż kurde, no ja nie wiem, no to... Oż kurde! Trzeba będzie się wycofać. No nie wierzę normalnie. No tu są na pewno jakieś wielkie dzieła, no tutaj na pewno będą. Tutaj mam nadzieję, że zdążył Harun jakieś budynki takie odpowiednie zbudować. I że tutaj też, że tu będą cuda świata, że tu będą wielkie dzieła, tu będą artefakty. Chociaż pewnie mi już jakieś podwędził, zdobywając Medynę i Damaszek. Co za pierdzielony czaka, jak on to zrobił? O Boże, on to musiał kupić. To zdobył, a to w ramach traktatu pokojowego mu durny Harun sprzedał. Widzicie to i ma aluminium jeszcze. Szlak by to trafił, co za kretyńska gra, jednak to nie da się. Co ten durny Harun zrobił? No to ten ma teraz aluminium, będą bombery. O, szlak by to trafił. Ta dalej 189. No to się przeraziłem właśnie. Ja pierniczę. Musiałem to rozkminić, bo normalnie nie mogłem patrzeć. Wow, co to było? Jak to się stało? Ciągle w to nie wierzę, co tam zobaczyliśmy. Gdzie żeś ty łaził? Chłopie. Co ty... Aha, do Nary, dobra, niech to miasto jeszcze tam rośnie. Albo przynajmniej nie umiera. O, nawet urośnie. Karawana kolejna, dobra, wyślijmy ją. Przegadany ten odcinek, ja wiem, ale czasem trzeba obgadać takie rzeczy, które uważam za kluczowe, a to co się dzieje w tych turach jest kluczowe dla wyniku całej tej giery. Bamako, tutaj Bamako do 30 to... a dobra, niech se ma.
No nie chcę, o Boziu, nie chcę mi się tego robić. A weźmy tego medyka, bo mi brakowało takowego, także tutaj go wyślę za chwilę. Podmienimy chłopaków. O tu. Tu może, bo tu turystyka, a nie, stąd nie mogę przecież lądować, ja to też jestem gamoń. Wiecznie zakręcony, dobra, to za chwilę w takim razie, chyba że to miasto zdobędę w tej turze. Jakbym się uparł, to bym mógł, ale to nie, zaczniemy od Mekki. Zaczniemy od Mekki. Tą jednostką myślę, że zaatakujemy. Od wody. Tylko nie wiem, czy ja tyle aż tutaj ubiję tego. Wydaje mi się, że jest to możliwe, ale nie tą jednostką może. Tylko, że troszkę ranne te moje, ale nie no, powinny dać radę. No tamten mosiek tak walił. Nie no, walę na tyle, że dam radę. Okej, dam radę. To chwilka, postrzelam i za chwilę się zobaczymy. Dobra, tamtego zabiłem, doprawię tymi X-komami i wejdziemy tutaj. O, teraz jeszcze się nie uda i ta jednostka, nie, ta się nie leczy, któraś się leczyła. Ale nie, dobra, tą zaatakujemy. Czyli taki atak robimy i tym tu pewnie już wjedziemy, tak. Dobra, czyli tak czy siak jest okej. Trzy miasta do zdobycia zamiast, kurde, 7. Ale jaja. To, że to dało. To było tak głupie. Niepojęte. No te dwa fajnie zdobył. Ale że oddał. Dawno nie widziałem takiej bzdury. Autentycznie. To szkoda. Autentycznie bardzo szkoda, bo to popsuło tyle rzeczy. Popsuło, że to się w pale nie mieści. O, 12 wielkich dzieł, widzicie? O to chodzi, aż się tutaj gra zorała. Zobacz miasto. O wow, piękne. 53. Alhambra. Angkor Wat, to jest ta kulturka. Koszt w kulturze kupowania nowych pól mniejszy w każdym mieście, to jest fajne. To mi daje musztrę, ale to nowo wyszkolone jednostki, to nieistotne. Broadway. Wielki muzyk. No to już to nieważne, ale tam swoje robi. Kulturę, turystykę daje. Czerwony port. Budynki obronne we wszystkich miastach są o 25% skuteczniejsze. I to działa. Galeria Uffizi. Czy tam Uffizi. Darmowy wielki artysta to się tam pojawił i na wielkie dzieła. Czyli nic takiego, co mi teraz w tym momencie działa ciągle, ale kulturę, turystykę daje. Tutaj darmowy wielki pisarz. Czyli tylko kultura, turystyka. Tutaj mamy 25 dokumulacji wielkich ludzi we wszystkich miastach. To mi może pomóc. To może pomóc, i to jest super. O, tutaj to jest dobre. To jest genialne. Kultura, wiara, złoto, punkty wielkich kupców. Ale chodzi o 25% złota z połączeń miast. Także będzie mi to... No już widać. Robiło świetną robotę w kontekście tego złota. O, Petra jeszcze. Kulturka. Wow, wieża Sien jest tutaj. Ale to ona w tym momencie nic nie robi poza kulturą, punktami wielkich ludzi, turystyką. Wiszące ogrody, o! Kulturka, żarcie. Zamek Himei, czy tam już nie pamiętam, sprawdzaliśmy to kiedyś. I to tak... grupowo. I wy sprawdzaliście, ja sprawdzałem. I już wiedziałem, jak to się czyta, ale... No, ale nie pamiętam, coś poradzić. Kulturka jest i 15% do siły bojowej dla jednostek walczących na własnym terytorium. Czyli, szanowni państwo, to też działa na całe moje imperium już w tym momencie. To jest piękna świątynia Artemidy i to też działa. Przyrost żywności i produkcji podczas szkolenia jednostek strzeleckich. Jakbym takowe robił, no to też dzięki temu miałbym te bonusy. Cudownie. Marionetka 29, czyli mam 24 na plusie. Cudeńko. O, 7 tur, szkoda. Liczyłem, że tak to nie będzie wyglądało. O, liczy mi to? Ciekawe, czy mi to liczy. Czyli wypadałoby jeszcze ten AKD zdobyć. I to Kurasano oczywiście. No tu też pewnie będą jakieś wielkie dzieła. Ojejko. Dobra, zobaczmy, jak to w takim razie tutaj wygląda. Pokazuje 59, czyli się zmieniło, bo myślę, czy by tutaj nie przestawiać tych wielkich dzieł. O Boziu, do Bangi mi coś wylądowało. Wow, jak to się porobiło. Aha, bo się popaliły jakieś budynki.
O, dobra, czyli trzeba poprzestawiać, szanowni państwo. Abuja. Tylko to przestawianie to takie też troszkę naciągane. Nowa Kartagina na pewno tu nie potrzebujemy. Dobra, to potem będziemy znowu kombinować. Bangi, Trypolis, Nara, Kartagina. Ale nie, Nara jednak lepiej. 28, 870 już. Warto to przestawiać oczywiście. To sobie chyba na razie darujemy. Nie daje mi w tym momencie turystyki, ale potem będę musiał to pamiętać, żeby przestawić. I to mi się nie podoba w ogóle. Koraliki jakieś. To mi się nie podoba, bo się będę musiał tym bawić. No jest plus 2. Będę mógł pozamieniać, pokombinować. 862. Dobra, czyli jednak będę musiał to wziąć w tym momencie już. No dobra, czyli to przestawiamy. Songo. Ja to potem ustawię. Będę pamiętał, bo to wróci do Mekki za 7 tur, bo się bardziej będzie to opłacało oczywiście. Bo procenty, bo się mnoży i tak dalej. No to już chyba po tylu godzinach spędzonych razem nie muszę takich rzeczy tłumaczyć. Także zapewne wiecie, o co chodzi. Nie kliknąłem? No na to wychodzi, że nie kliknąłem. Aha, bo wiem, źle kliknąłem. Dobra, czyli tak, będę pamiętał, że 3 ostatnie. Żeby się tam, wiecie, potem nie kombinować. Nie zastanawiać, jak to ułożyć, żeby dobrze było, żeby premia była. Te 3 ostatnie wezmę i będzie ok, ale już mamy 930. Ojejku, i o to chodziło. I tutaj kolejne 2, to będziemy pamiętać, żeby zdjąć no 2 ostatnie, no. Tylko, że to się poprzestawia tak czy siak. No i będę musiał sam to wszystko potem ogarnąć. Pewnie tak będzie. Dobra, 944, lepiej, szanowni państwo, lepiej. Nawet Lagos jakbym przełożył, ten jeszcze lepiej na tym wyszedł. 900... Oj, coś źle przełożyłem. No to poprzekładałem. A, widzicie. A jak ja to przekładam? Tu mamy... Staro, tak ma być. Nie, tak jest źle, kurde. A tu mamy co, Songhai? O. No. Tylko, że tu też było 4, pamiętam. Maroko, starożytność, Kartagina, o jest, Maroko, starożytność, dobra. I są 4, okej, tak jest dobrze. Oj, jejku, trzeba będzie to ustawić, jak się okazuje jednak. I chwila, moment, za chwilę jeszcze tutaj też chyba... Zgarnę? Czy nie zgarnę jakieś wielkie dzieła? No, Arab to musiał mieć takowe. Nie, ja, okej, bo tam już mi się porypało trochę w oczach. O, jejku. Tylko nie, dobra, mamy 24, czyli ja mogę stąd na luzie wyjechać. Ale ja nie postrzelam. 1, 2, 3, 4, no nie postrzelam. A, to ja to jednak zrypałem. A nie, jednak strzelę. Raz bo raz, ale zawsze coś. A tu jakbym chciał strzelić, jakbym tu wjechał, to bym strzelił, ale zabraknie mi pewnie punktów już. Żeby to zrobić, tak, zabrakło, szkoda. Ciężko mi to czasem wyliczyć, niestety. Dobra, ty to za chwilę, chłopku, za chwilę. Czy my to zdobędziemy w tej turze? Chyba nie, bo i tak trzeba by jednostki zajmować. Oj, czyli będę musiał się ewakuować, czyżby? No to wychodzi. Dobra, czyli tak, tym będę walił, rzecz jasna. I nie w miasto, bo nie dam rady. A, tylko że ja w to muszę walić? Kurde, naprawdę ja w to muszę walić? Jaja jakieś? Nie mam czym tu wjechać? No niezbyt. Dobra, czyli tak, tego dajemy tu. O Boże, kolejne łapserdaki. Tego dajemy tu. Tym się cofamy tu. Tym to musimy obowiązkowo naprawić, a tym lądujemy w takim razie. Tak, i w kolejnej turze to zdobędziemy miasto. Czyli trzeba zajmować te jednostki. W kolejnej turze artyleriami postrzelamy i Kurasan zdobędziemy. Ojejku, tylko trzeba będzie jeszcze ogarnąć ten akad. No chyba przebazuję te moje bombery do Mekki. Nie będę tych artylerii tutaj ciągnął. Bo nawet przejść tędy to jest problem. Ale jaja. No jest problem. A może ja tych dzieł z powrotem jednak nie wezmę do Mekki? Bo jak Mekkę mi ktoś zaatakuje, no to chwila, moment i po niej. Ale to jak ktoś mi ją zaatakuje, no to chyba zdążę zabrać.
te wielkie dzieła, artefakty. Chociaż co do świata szkoda. To nie wiem, czy bronić tego, czy nie bronić. No, Mekkę to bym bronił. Akado bym nie bronił, na pewno bym nie bronił. I zobaczcie, Mekka nie ma połączenia i miecz nie będzie. Ja liczyłem, że ewentualnie połączenie sobie zrobię, dzięki temu, że Mekka jest połączona z Medyną drogą. Medyna za Dziarem, czy tam Futsotatem, a ten portem z jakimś innym moim portem i wtedy miałbym połączenie, a tak to nie będę miał połączenia. Swoją drogą Arab założył Mekkę na tej samej zasadzie jak ja Marrakesz. Nie nad samą wodą, bo stwierdził, że to zbyt ryzykowne i długo się bronił. Dzięki temu właśnie, bo tak to by nie dał rady tego miasta już dawno obronić przed czaką. Także ciekawie, ojejku, nie powiem, ta gra jest ciekawa, ale męczy mnie także już naprawdę. Nie mam siły z tym cholerstwem. Dobra, ja to będę chciał zabić. O, tu pancerniaki. No, ale dla jednego czołga poważnie to robić? Trochę to głupie. Nie będę się wydurniał. Twój szpieg ucieka z Mekki. Czeka potajemnie Harunowi. Dobra. Czyli tego chłopka gdzieś będę musiał wysłać jeszcze. Ale na razie nie wiem gdzie, ale gdzieś go wyślę. Ojejku, nie zabijemy gościa tak na dwa razy. Na raz, na dwa trzeba to zrobić, jak się okazuje. Tu jeszcze mamy dwie jednostki. No to ja chyba postrzelam te tutaj pelotkę. Chociaż niewiele jej zrobię, ale nie boję się. O kurde, troszkę się przestraszyłem. Jak czerwony paseczek zobaczyłem. Ale chcę to gówno zajumać, żeby tutaj nie biło mnie. Zobaczmy, czy gierka to już policzyła. 46. No to jeszcze się nie liczę. Nie mieszczę w 500 turach. Ale wielki muzyk już za niedługo. Za 4 tury. O Boże. A tu? Tu nie, tu więcej. Ale jak mnie ten cymbałek nie zaatakuje, to będzie dobrze. Dobra, pan tutaj siedzi, pilnuje. A pan się tu leczy. Ojejku, i widzimy się w następnej turze. Zapomniałem, że ten Grek ciągle się z Rzymem bije. Zdobył Ravennę, zdobył Mediolan, tak jak widać. Także teraz ja mógłbym zaatakować Rzym właśnie ze względu na te wielkie dzieła, artefakty, bo one na pewno są już gdzieś tutaj, w tych miastach. Kurde, nie wiem. Chociaż chyba nie potrzebuję tego robić. Tak mi się wydaje. Ojejku, nie potępił mnie, słuchajcie. Powszechnie wiadomym jest, iż mądry z ciebie przywódca. Ojejku, nie potępił. No to jest nadzieja, mogę wygrać. Dobra, nie będę odpukać w pustej, niemalowany. Tfu. Nie będę zapeszał. Bo w kolejnej turze mnie potępi, wypowie wojnę i granice się skończą i będzie pozamiatane i będzie porażka. Chociaż jeśli chodzi o punkty, za chwilę wam pokażę. Bardzo dużo punktów dostałem za tę Mekkę. No nie ma co się dziwić. Dużo ludności i mnóstwo cudów świata. I złota też dużo dostałem. Zobaczcie, ile ja mam złota. Pięknie. Także już sobie w Marrakeszu zakolejkowałem X-komy. I to w sztukach 6. Bo mnie stać. Wypadałoby tej armii mieć, kurde, no nie... Może nie tyle, ile oni mają, ale połowę. Standardowy mój taki stosunek ilościowy do armii przeciwnika. Jak mam połowę, czuję się bezpiecznie. Chociaż gdyby zaatakował mnie i Czaka, i Aleksander, obydwaj mają pewnie powyżej 2 milionów jednostek siły militarnej, no to mój milion by nie wystarczył. Zapewne. Trufle Haile, złoto od Haile, 161 i 21, to mi się podoba. A tutaj Arabia potępiła Zolusów, no dobrze. Dobra, zabijmy to gówno. I zdobądźmy sobie Kurasan, od tego zaczniemy. Chociaż chwila, bo tu jest trudny teren? Tak, nie, też nie. Ale to widzimy, że bez problemu to zbijemy. A myślę, czy będę atakował jeszcze tym.
Zaatakuję, nie będę kombinował. Jeszcze raz. I teraz tu już mogę na luzie wjechać. Tak, zero. Okej, okay, czyli... tym zaatakuję sobie tego gnoja na moim terytorium. Pięknie. Tu wjeżdżamy, to bomberami zabijemy. No, liczę na wielkie dzieła. O cholera, nie ma ani jednego. No to smuteczek. Ale są tutaj sloty. O Boże, ja mam na... Nie wiem, jak to działa, ale mam nadzieję, że nie sprzedał Arab wraz z tym Damaszkiem i Medyną wielkich dzieł Zolusowi. Bo to byłaby kpina. Zobacz miasto, bo tak nie przyjrzałem się. A spoko, standardowe rzeczy, można powiedzieć. Marionetka. O 22 pogięło tu kogoś? To naprawmy szybko i na roz. Aha, i skoro mnie stać, to ja kupię tutaj tę świątynię. Już jej nie będę robił. Okej. Okay. Ja tutaj teraz tę świątynię sobie zbuduję. Za to też będzie turystyka, za to też będzie... To cud. To jakaś turystyka chyba będzie. Ona to liczy. Dobra, 107. Może być. Może być 107. To trzeba zabić i to trzeba zabić. Tylko te... No i mi tu wjechał. No i to mnie, kurde, troszeczkę martwi. Ejku, ja to podglądu nie mam. Się boję stąd ruszać. No pytanie, czy tutaj są jakieś wielkie dzieła, no. Da się to jakoś sprawdzić? Trzynaście tur. A zobaczmy, jak to wygląda. 48, kurde. Dobra, na muzyków czekamy. Za chwilę będzie. Za chwilę będzie. Dobra, czyli tak, to sobie muszę zabić. Dobra, czyli ja sobie strzelam. Tak? A zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Nie potępił mnie tym razem. Handel. Ojejku, ale to wcześniej mi potępił. Co? Ja tego nie wziąłem wcześniej? No bez jaj. Tyle złota na minusie i tyle jednostek i już nie wiem, jak to działa tam. Ciężko to dojść, nawet na wiki nie ma. Szkoda, to by się przydało. Myślę. Co ja bym chciał zrobić w tym momencie? Może szlak sobie jeszcze jeden jakiś machnę. Babilon. Ojejku, do Bamako można by jeszcze coś wysłać, ale jest taka potrzeba? Chyba nie ma. Ewentualnie po złoto można by było. Troszkę nie chce mi się klikać. Tak jak mówiłem, zakolejkowałem, robią się te rzeczy. To jest dobre. To będzie jeszcze turystyka i tu będzie jeszcze turystyka. Tu kultura. Dobra, zabijmy to. Ja to zabiję i za chwilę się odezwę. Dobra, ogarnąłem. Przerzuciłem jednostki tutaj. Mówię o tych bomberach oczywiście. Zaatakujemy ten akat. Trzeba dokończyć dzieła zniszczenia. O tych punktach mówię. Widzicie, ile, kurde, galancie. Ile ja zebrałem tych punktów? Z 600? Tak mi się wydaje, że 600 to pykło. A to jest dobre. To jest dobre, aczkolwiek no nie idziemy w te punkty, jeśli chodzi o zwycięstwo i tak dalej. Ale tak czy siak spoko. W kolejnej... O nie... Albo dobra.